Joanna Krupa rozwodzi się z mężem. Co za wyznanie o rozwodowych awanturach na noże. Joanna Krupa jest w trakcie rozwodu z mężem Douglasem Nunsem, z którym ma 3-letnią córkę, ale ani myśli się z nim kłócić. Celebrytka uważa, że pary, które mają dzieci, za wszelką cenę powinny rozstawać się bez waśni. Jest wręcz zbulwersowana publicznymi awanturami innych paragrafów. Co powiedziała? Czy inni wezmą sobie jej słowa do serca? Modelka Joanna Krupa i przedsiębiorca Douglas Nunes nie są już parą od wielu miesięcy. Wiadomość o ich separacji gruchnęła na początku tego roku, a chwilę później okazało się, że mąż celebrytki złożył już papiery rozwodowe. Joanna Krupa wciąż spędza czas z byłym mężem. Celebrytka wydała oświadczenie w tej sprawie i wydawało się już, że sprawy idą w oczywistym kierunku, gdyby nie pewien drobiazg. Otóż oboje byli widywani razem i towarzyszyły im wówczas świetne nastroje. Joanna i Douglas wyglądali na zrelaksowanych w swojej obecności. Nie sprawiali wrażenia ludzi będących w konflikcie. Wprost przeciwnie. Gdy w te wakacje pojawili się na przykład na planie Top Model, plotkarskie serwisy donosiły, że Joanna była zadziwiająco pogodna. Mało tego, w tym roku wybrali się razem na urokliwe wakacje na południu Włoch. Na relacjach, które Joanna zamieszczała w internecie, widać było, że wspólne spędzanie czasu wcale nie jest dla nich trudne. Joanna Krupa w rozmowie z Faktem uchyliła rąbka tajemnicy i powiedziała, jaki jest sekret tego, że udało jej się rozstać z klasą. Nie kryła zdziwienia faktem, że niektórzy w showbiznesie walczą ze sobą na noże, nie rozumiejąc, że najbardziej na ich zachowaniu cierpi dziecko. Joanna Krupa, to są zachowania bez klasy. Joanna Krupa nawet nie ukrywa, że jest wprost zbulwersowana tym, że inne pary publicznie piorą brudy. Nieraz są takie sytuacje, że rodzice idą na noże i to nie jest fajne. To jest zachowanie bez klasy. W każdej sytuacji można się jakoś dogadać, choć nie jest to łatwe. Robimy to po to, żeby Aszy nie zrobić krzywdy, powiedziała Joanna Krupa przed kamerą Faktu. Joanna Krupa uważa, że dla dobra dzieci, rodzice powinni znaleźć pokojową drogę do wychodzenia ze wszelkich damsko-męskich konfliktów. Jak ludzie idą na noże, to jest to bardzo złe, bo później to działa na psychikę dziecka. Szczególnie jeśli ktoś jest obecny w mediach. Nie chciałabym, by Asza jak trochę podrośnie, czytała, że jej rodzice rozstawali się w gniewie. Myślę, że to nie jest fajne dla dziecka i próbujemy wszystko robić w sposób ugodowy, przyjazny, żebyśmy byli przyjaciółmi, bo to wszystko jest dla niej, powiedziała Joanna Krupa.